Witam serdecznie w studio nagrań Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu. Zapraszam na film z serii Uczymy się razem. Tematem ósmego filmu jest Jan Henryk Dąbrowski, twórca Legionów Polskich we Włoszech. Jan Henryk Dąbrowski żył w czasach króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i Tadeusza Kościuszki. Ich losy były ze sobą powiązane. W 1794 roku w czasie insurekcji kościuszkowskiej zasłynął obroną Warszawy. Za zasługi dla Polski zdobył stopień generała. Po klęsce pod Maciejowicami w 1794 roku wycofał swe wojska z Wielkopolski. Niestety został pojmany przez wojska rosyjskie i dostał się do niewoli. Po kilku latach Rosjanie podali warunek uwolnienia – przyrzeczenie wiernopoddańcze. Wraz z Kościuszką został zmuszony do podpisania przyrzeczenia, że nigdy nie będzie walczył przeciw Rosji ani jej sprzymierzeńcom. Generał Dąbrowski dostał propozycję służby w armii rosyjskiej i pruskiej. Jako polski patriota odmówił i postanowił wyjechać z terenów okupowanej Polski. Omówię przyczyny powstania Legionów Polskich we Włoszech. Francja była w trakcie wojny z Austrią jednym z naszych zaborców. Francuski generał Napoleon Bonaparte, późniejszy cesarz Francji, walczył na północy Włoch z Austriakami. W związku z tym Francja wydawała się naturalnym sprzymierzeńcem Polaków. Spora część rodaków wyemigrowała do Francji. Tam Jan Henryk Dąbrowski udał się z pomysłem współpracy. Liczył, że w przyszłości Francja wesprze niepodległościowe zamiary Polaków. Przedstawię, jak doszło do utworzenia Legionów Polskich we Włoszech. Generał Dąbrowski zaproponował utworzenie Legionów Polskich walczących u boku Francji. Jednak prawo francuskie zabraniało obcym wojskom stacjonować na terenie Francji. Dlatego dowódca armii francuskiej we Włoszech, Napoleon Bonaparte, dostał propozycję przyjęcia Polaków w swoje szeregi. Napoleon się zgodził i w 1797 roku powstały Legiony Polskie. Legionistami byli ochotnicy, którzy uciekli z austriackiego wojska, bowiem austriacki zaborca zmuszał Polaków do walki w obronie Austrii. Rodakom to się nie podobało. Kiedy dowiedzieli się o utworzeniu Legionów Polskich, które miały walczyć z zaborcą, szybko do nich dołączyli. Polacy mieli nadzieję, że kiedy wraz z Francją wygrają z Austrią, pójdą odbić Polskę. Ta nadzieja pozwoliła w kilka miesięcy stworzyć wojsko liczące 7 tysięcy żołnierzy. W szeregach legionistów panowały zasady równości i braterstwa. Było to nowe podejście, bowiem do tej pory tylko szlachcic mógł liczyć na awans. Stopnie wojskowe legioniści mogli uzyskać za zasługi w boju i nawet chłop mógł zostać oficerem. Dąbrowski zorganizował dla swoich żołnierzy lekcje czytania i pisania oraz historii. Choć powszechnie stosowano kary chłosty, Dąbrowski zakazał je zgodnie z naszytym na mundurach hasłem „Wszyscy ludzie wolni są braćmi”. Dla podniesienia ducha żołnierzy poeta Józef Wybicki napisał w 1797 roku pieśń „Mazurek Dąbrowskiego”. Jego słowa opisywały aktualny stan Polaków bez państwa, ale z wolą walki. Tekst pieśni jest obecnie hymnem Polski. Oryginalny tekst brzmiał językiem staropolskim. Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy. Co nam obca moc wydarła, szablą odbijemy. Mówi o nadziei Polaków na odzyskanie swego kraju, która będzie żyć, dopóki żyją Polacy. Marsz, marsz Dąbrowski, do Polski z ziemi włoski. Za twoim przewodem złączę się z narodem. Te plany, aby Legiony Polskie pod dowództwem Dąbrowskiego poszły dalej na północ i odzyskały Polskę, niestety się nie spełniły. Jan Henryk Dąbrowski walczył z Austriakami i wygrywał wiele bitew. Niestety Francji nie zależało na wojnie w interesie Polski. W 1804 roku wojna zakończyła się pokojem. Francja i Austria porozumiały się i to był koniec walk. Dla Polaków był to cios. Oznaczało, że nie będą dalej walczyć z zaborcą. Opowiem o działaniach Legionów Polskich. Francja nadal chciała wykorzystać Legiony Polskie. Ponieważ coraz częściej polscy żołnierze krytykowali francuskie decyzje, legioniści stali się problematyczni. Kiedy Europejczycy w XV wieku odkryli nowy ląd Amerykę, zniewolnili tubylców. Bogatsze państwa europejskie z dostępem do morza kolonizowały nowe ziemie, czyli brali w niewolę rdzennych mieszkańców. Francja miała swoją kolonię na wyspie Santo Domingo, dzisiejsze Haiti. Na początku XIX wieku rdzenna ludność wszczęła bunt przeciw Francuzom. W celu stłumienia powstania na karaibskiej wyspie wysłano Legiony Polskie. Niestety, gorąc, choroby i walki zdziesiątkowały legionistów. Do Europy powróciło zaledwie 300 żołnierzy. Natomiast w Europie legiony nadal walczyły z zaborcami, Austria i Rosja, u boku Francuzów. Choć nie zdołały wywalczyć wolnej Polski, to dzięki Napoleonowi utworzono Księstwo Warszawskie. Było to małe polskie państwo z polskimi szkołami, urzędami i armią.
Józef Wybicki pracował we władzach księstwa, zaś Jan Henryk Dąbrowski był w polskiej armii. Po klęsce Napoleona księstwo warszawskie zostało podzielone pomiędzy Rosję, Prusy i Austrię. Kilka lat później generał Dąbrowski umarł. Józef Wybicki żył jeszcze kilka lat dłużej. Omówię spuściznę Jana Henryka Dąbrowskiego. Generał Dąbrowski dzięki napisaniu przez Józefa Wybickiego Mazurka Dąbrowskiego jest trwale zapisany w pamięci narodu polskiego jako bohater walczący o wolność Polski. Wieszcz Adam Mickiewicz w swoim poemacie Pan Tadeusz wspominał Dąbrowskiego. Tytułowy bohater Pan Tadeusz, kiedy powrócił do rodzinnego domu, słuchał zegara, z którego płynęła melodia Mazurka Dąbrowskiego. Zapamiętaj, 1797 rok, utworzenie Legionów Polskich we Włoszech. 1797 rok, powstanie Mazurka Dąbrowskiego. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych filmów oraz do subskrybowania naszego kanału. Do usłyszenia!